Okej, okay, witam wszystkich. Dzisiaj będzie filmik o wyświetlaczu LCD do Arduino OLED-owym 128x32 piksele. I powiem Wam, że kupiłem go na Allegro w sklepie tutaj, jak widzicie, Revia Electronic. 100% pozytywów. Żadnego problemu z zamówieniem nie miałem. 5 gwiazdek ma. No naprawdę. Widać, że świetny sklep jest na pewno, skoro ma 100% i same wysokie noty. I powiem Wam tak, kupiłem ten LCD, żeby właśnie pobawić się samym Arduino, poznać jego możliwości, nie tylko sterowanie pilotem, włączanie lampki i tak dalej. Bo ten LCD zamierzam sobie na razie wykorzystać w taki sposób, że na razie się pobawię tylko tym odbiornikiem do pilota z telewizora LG, który właśnie pokazywałem na innym filmiku. Zrobię to tak, że połączę go właśnie z Arduino, ten LCD, plus ten odbiornik do pilota, że będę mógł sobie szczytywać kody i te kody będę wyświetlał na tym tutaj wyświetlaczu LED-owym. Czyli wcisnę jakiś przycisk, poda mi jego wartość. No i właśnie najpierw zacznę w ogóle zabawę od tego, żeby po prostu sobie poznać możliwości, a tego jest oczywiście o wiele więcej. Czytając w ogóle sobie na temat wyświetlaczy LCD, napotkałem się na takie artykuły, że ze starszych Nokii można wykorzystać też z telefonu wyświetlacze. One są monochromatyczne. Na przykład ten model Nokii 5110. Wiem, że można podłączyć pod Arduino bez problemu, ale są też gotowe płytki, które można kupić z takimi wyświetlaczami od Nokii. Na AliExpressie są bardzo tanie, chyba nie wiem, 2 dolary taki wyświetlacz, także już mamy na gotowej płytce i tutaj mamy opis tego wyświetlacza, w ogóle OLED-owy. Fajny, fajny. Można jeszcze tutaj grafikę nawet wyświetlać. I wyświetlacz OLED o przekątnej tego, tak, 128x32, jeszcze jest 128x64, czyli będzie dwa razy większy. Tylko już chyba, nie wiem, drożej kosztował. Tak, o, kolor wyświetlanych znaków, niebieski, czyli taki tutaj. Ekran oparty na sterowniku SSD 1306, czyli będę musiał taką bibliotekę sobie zaimportować do Arduino i wtedy będę mógł pracować z tym wyświetlaczem. Pracuję z napięciami 3,3 oraz 5V. Super. Arduino Uno posiada 3,3, także będzie troszeczkę mniej tej energii pobierało. Układ posiada wrzutowane z oczu Goldman Raster 254. Wyświetlacz kompatybilny z Arduino, obsługiwany przez wiele bibliotek, między innymi U8 Glip. No i tu specyfikacja, komunikacja I2C. No jak widzimy, tutaj mamy już o wiele lepsze wyświetlacze, większe przede wszystkim. 37, 57, 128 na 128, czyli 1 do 1 kwadrat. Tutaj mamy 16,9, 8x64, tutaj też mamy fajne wyświetlacze, ogólnie sobie przejrzymy troszeczkę, o, popatrzcie, jak to można wszystko wyświetlać fajnie. No i takie wyświetlacze podobne są montowane w tych miernikach RLC, tylko że tam są chyba te TFT. OLEDowe, 79 zł, o kurczę, drogo. A, te są najdroższe. To są ekrany takie, jak mamy w czytnikach e-booków. E-Piper E-Ink. 29 cala, ale tu już mamy cenę prawie 100 za takie maleństwo. A co dopiero w tych czytnikach, jak jest ekran w granicach 5-6 cali? Dlatego są takie drogie te ekrany, jak się zepsują czytniki, to
Lipa. No i dobra. To pokazuje Wam, jak jest na Allegro. To wygląda cena. Ja za to zapłaciłem 13 zł. Ja jeszcze kupowałem z innymi rzeczami, także spoko. Jeżeli chodzi o przesyłkę. Zobaczmy sobie w ogóle opinię jeszcze, tylko bo nie patrzyłem. 13 ocen produktu. A nawet nie ma wyświetlonych kto co dał. Może ja dodam zdjęcia jakieś przy okazji, jak będę ten kręcił wszystko. No i dobra, to jest sam wyświetlacz. Teraz przejdziemy sobie do kamerki, na której będę pokazywał rozpakowanie go, bo jeszcze nawet go mam nierozpakowanego. Ale najpierw sobie zrobię pauzę i po prostu wszystko sobie przygotuję. Okej, okay, lecimy dalej. Jak widzicie, tutaj jest moje Arduino Uno. Natomiast tutaj jest ten wyświetlacz LCD. Jest on naprawdę malutki. Jak kciuk. Nawet nie tak duży. Więc rozpakujmy sobie i zobaczmy, jak on wygląda bliska. Zapakowany taką folię. Dodatkowo zabezpieczony gąbką, gąbeczką. No i to wygląda w ten sposób. Maciupki, jeszcze jest folia na wyświetlaczu, którą po odklejeniu będzie wyglądał jak nówka. Nie porysować w ogóle tego ekranu, bo to jest ta folijka. No i tu mamy oznaczenia. GND, VCC, SCL i SDA. Z drugiej strony coś takiego. Widać, mamy kondensatory, rezystory i chyba jakiś tranzystorek. Ten Q1. Tranzystor. Albo diodę, no nie wiem, w każdym razie tak to wygląda. Na górze mam co? Tropix Electronics. No i można taki wyświetlacz zamontować sobie gdzieś w jakimś projekcie, na przykład w pudełeczku, żeby wyświetlać różne informacje, na przykład ile mamy stopni na dworze. Bardziej zaawansowane projekty mogą pokazywać na przykład przy stacji Hot Air albo stacji lutowniczej na kolbę temperaturę grota, obroty wiatraka. No możemy troszeczkę sobie na tym wyświetlaczu, no nie jest dużo, ale coś tam się zawsze zmieści, jakieś informacje, które będziemy sobie spoglądać. No i trzeba będzie go połączyć z tym modułem Arduino i jeszcze do tego sobie zrobię, tak jak mówiłem na sam początek, chcę zrobić projekt oparty na tej płytce od telewizora LG. Ja sobie w ogóle te kable tutaj prawdopodobnie utnę i tylko zostawię 3 do podłączenia pod Arduino, bo jednak troszeczkę się tutaj one walają. Co prawda długi jest kabel, może. No może na razie nie będę obcinał. Może na razie zrobię na tym długim kablu, a po prostu będę się bawił najpierw z samym wyświetlaczem LCD. Jak go opanuję, co nie będzie trudne, myślę, to wtedy dołączę do tego wszystkiego ten moduł i pobawię się w wczytywanie kodów, które będą wyświetlane na tym malutkim wyświetlaczu. Zobaczymy, jak to wyjdzie z ciekawości. To jest może nawet takie ułatwienie, powiem Wam, bo jak będę chciał zaprogramować sobie te drugie Arduino, pod które jest podłączona lampka, to wtedy nie będę musiał kombinować, tylko po prostu sobie uruchomię to, nacisnę przycisk i mi pokaże, jaki tutaj jest kod tego przycisku i potem mogę sobie wprowadzić
do tamtego Arduino szybko w miarę. Albo gdzieś na kartce spisać te kody różne. Gdzieś potem wrzucić na jakiś serwer, żeby po prostu była taka dokumentacja różna. No i dobra, to chyba na tyle. Chyba to będzie pierwsza część w ogóle tego odcinka, a druga będzie już jak to będzie wszystko działało. Także ja na tym zakończę filmik. Dzięki, pozdro, trzymajcie się. Ok, dalsza część filmiku. Moim takim celem było zrobienie czegoś takiego, żeby pod ten tutaj moduł z telewizora LG-ka w połączeniu z tym wyświetlaczem LCD zrobić coś takiego, że jak będę naciskał na pilocie jakiś przycisk, to Arduino będzie mi szczytywało kod tego przycisku i wyświetlało tutaj na wyświetlaczu. I to jest na razie mój taki pierwszy cel, zabawa z LCD-kiem. On ma rozmiary 128 pikseli na 32, bardzo malutki, są oczywiście jeszcze większe. I to jest wersja 4-pinowa, czyli I2C, jeszcze jest ISP, który ma jeszcze pin od resetu, jeszcze tam jakiś inny, ale jest za to szybszy od tego, w komunikacji mi się wydaje, tego co wyczytałem. No i co? Sprawdźmy w ogóle jak to działa. Tu już mam wszystko podłączone. To jest płytka od LG-ka, która też jest połączona z Arduino. Podłączam zasilanie. Zrobię sobie tą cynę, żeby mi zwarcia nigdzie nie zrobiła. Może zróbmy tak, żeby to było lepiej widać troszeczkę. Trochę sztywne. Dobra, może na razie LCD-ka nie będę pokazywał, on się włączy. I pojawił nam się jakiś błąd. A nie, już jest. Chwilowe zakłócenie pewnie przez kabelki, że gdzieś tam pewnie nie zbierało do końca. I sobie zrobiłem to tak, że na początku tu mi pokazuje napis IR tester przewijany od lewej strony do prawej, że ja dam bliżej, żeby złapał ostrość. O, widzicie, tak to wygląda. A ta jest wprowadzona tylko tak, żeby po prostu tam był jakiś napis. Jak widzicie, napis na górze się przewija, na dole nie. Ponieważ wyświetlacz jest podzielony na chyba 8 segmentów, z tego co kojarzę, czyli 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, licząc od góry do dołu. No i ustawiłem sobie tak, że tylko segment 0, 1 przewija tekst, a reszta jest nieruchoma. I żeby teraz czytać sobie jakiś kod z pilota, wciskam na przykład OK, żeby to było dobrze widać. I na górze już leci mi kod, który jest przypisany do tego przycisku. Dzięki temu bardzo mi to ułatwi programowanie drugiego Arduino, który jest połączony z przekaźnikiem i z lampką nocną. Dzięki temu mogę sobie zapalać pilotem lampkę. Wciskając inny klawisz, pojawi się inny kod. Jak widzicie, teraz jest już 5, 5, 1, 5, 4, 2, 8, 5. No widzicie, troszeczkę przerwa, bo to jest połączenie takie testowe. Jeszcze dodatkowo tutaj mam troszeczkę słabo podłączone kabelki. Na przykład indeks to będzie już tylko... O, może tak będzie, indeks ciskam. A, zresetował się, dobra. Co, mi nie łapie? No i połóżmy ten gdzieś tutaj odbiornik od pilota.
Piotra. Chwila, jeszcze raz muszę. Resetuję go. OK. Teraz wcisnę OK. Czytał mi, dobra. Teraz następny kod. 235717. To jest od tego, od time'a będzie jeszcze inny kod. Tutaj też jeszcze inny kod. OK. No i co? I działa. Pierwsza lekcja przeze mnie zrobiona. Tak jak chciałem. Tak mi to działa. A najważniejsze jest według myśli programisty zrobić coś tak, jak on to widzi. Jeżeli tak zrobi, to znaczy, że dobrze to zrobił. I co wam powiem jeszcze na koniec? No zastosowań jest bardzo dużo, bardzo dużo. No, tutaj może być wyświetlane praktycznie wszystko. Chociaż to jest mały wyświetlacz. Ale mogą być jakieś informacje wyświetlane, na przykład ile jest stopni na dworze, jakbyśmy mieli jakieś czujniki, wilgotność gleby, na przykład w kwiatku. Też można by było coś takiego zrobić, że czujnik wilgoci podłączyć i jakby wyświetlać wilgotność gleby, tak? Jeżeli widzimy, że spadnie poniżej jakiegoś tam poziomu, no to wtedy możemy sobie podlać tego kwiatka ręcznie, bo też możemy zrobić coś takiego na Arduino, że kwiatki będzie nam podlewał automatycznie. Tylko wtedy jest do tego już potrzebna już taka pompka, jak pompowania wody. I można się bawić naprawdę bardzo fajnie takimi projektami. Ale na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że myślałem o takim projekcie, żeby sobie zrobić zasłony, które by się automatycznie odsłaniały lub zasłaniały. I cały czas myślałem nad tym zastosowaniem, co by je zasłaniało i odsłaniało. I ostatnio, oglądając filmiki na YouTubie, zobaczyłem taką rzecz jak to się nazywało, żeby nie przekręcić tego wszystkiego. Chodzi o to, że niektórzy jak używają, załóżmy, aparatu, to on jeździ na takiej jakby szynie. Dzięki temu mamy takie płynne nagrania, tak? Jakiegoś obiektu. I był taki projekt, który pokazywał, jak na takiej chyba, nie wiem, 3-metrowej listwie silnik jeździł sobie w lewo lub w prawo. I co mi przyszło do głowy? Zmodyfikowanie po prostu tego pod zasłony. Umieścić ten silnik jako karnisz z tym całym, z tą całą listwą. Firanki jakoś przymocować. Sterujemy silnikiem sobie, po prostu ruszając w lewo lub w prawo, kierunki wybierając. Taki motyw. Myślę, że to by było bardzo, bardzo fajne i nawet widziałem, z tego, co tam się doczytałem, gościu zastosował do tego silnika jeszcze na fajnych łożyskach po boku takie tulejki po prostu na łożyska. Zwykłe takie malutkie tulejki na łożyska połączone z tą listwą taką, a ta listwa była od bodajże... Czego on to tam pisał? Bo to wszystko po angielsku było. Od chyba jakiegoś, od takiej maszyny, aha, co drukuje w 3D, co też głowice jeżdżą po takich tych. Tylko, że taka długa to była ta listwa, bardzo długa. No i to by był naprawdę świetna baza pod zbudowanie takiego karnisza, który by sterował zasłonami. Także pomysłów jest bardzo dużo. Tylko pytanie, jak je wykorzystać, tak? Generalnie, jakbym miał swój dom, takie marzenie odległe, to zrobię po prostu z chaty taki smart dom z
smart dom, który będzie mi po prostu miał służyć, ułatwić życie w jakiś sposób. I co, i to by było na tyle. Projekt się udał z tym LCD-kiem. Ja już mniej więcej wiem, o co chodzi tutaj w tym wszystkim. Wszystko jest tak naprawdę proste. Kwestia wchłaniania wiedzy przez nasz mózg. I na tym to się ogranicza. I to by było na tyle. Zakończę już ten filmik na dzisiaj. Bo już jestem troszeczkę zmęczony. I także pozdrawiam Was. Trzymajcie się.